W tym filmie spróbuję przetrwać 100 dni na bezludnej wyspie w Minecraft Hardcore. Świat, na którym będę grać, posiada około 70 modów specjalnie wybranych pod ten film. Oprócz tego mapa jest całkowicie customowa i pochodzi ona z kanału Forge Labs, jednak żeby było jasne, podczas nagrywania kompletnie nie wiedziałem, co się na niej znajduje. Moim głównym celem w tym filmie jest do dnia setnego zbudowanie statku oraz ucieczka z bezludnej wyspy. Żeby zobaczyć, czy mi się to uda, oglądajcie film do samego końca. Całość nagrania, jak i zmontowania filmu zajęła mi w okolicach 90 godzin, dlatego jeśli chcesz docenić moją pracę, zostaw w tym momencie lajka. Swoją drogą, jak możecie wiedzieć, jakiś czas temu zrobiliśmy wielki comeback serwera rapy.pl. Co ciekawe, już teraz na serwerze jest dostępna darmowa ranga MVP dla wszystkich graczy na aż 5 dni. Jedyne co musicie zrobić, to wejść na serwer, dołączyć na jeden z trybów oraz wpisać /wakacje. Dodatkowo mogę wam powiedzieć, że komenda jest ograniczona czasowo, więc musicie się spieszyć, bo jest duża szansa, że nigdy więcej w historii nie będzie aż tak dobrej rangi za darmo. Bez przedłużania, zobaczcie, jak zaczęliśmy przygodę na bezludnej wyspie. Dobra, jesteśmy na świecie i jesteśmy w jakiejś dżungli, pada deszcz. Burza naprawdę? No to chyba niezbyt pozytywnie zaczniemy te 100 dni. No dobra, jesteśmy w jakiejś dżungli, więc chyba nic tam nie zostało innego niż po prostu zacząć. Co tu robi krokodyl? Może się odsunę lepiej od niego, póki nie mam żadnych itemów. No dobra, zbierzmy sobie tulsy, w sensie drewno. Chodziło mi o drewno. Dobra, mamy tulsy, także teraz musimy obrać jakiś kierunek. Szczerze mówiąc, myślę, że dobrą opcją by było po prostu wyjście... Co to jest? Wyjście z tej dżungli i poszukanie może jakiejś plaży, bo myślę, że tam po prostu będzie... bezpieczniej. Dobra, czekaj... No co jest? Naprawdę tygrys? Dobra, wydaje mi się, że tam jest plaża, więc fajnie by było przejść obok tych tygrysów, może mnie nie zauważą. Przejdźmy szybko. Mamy szkieleta, więc sobie go zabijemy od razu. Pierwszy zabity mobek. Czyżby przechodził ten deszcz? Bo tak... Co tu się dzieje? Z tego co widzę, mamy tutaj trzcinę, więc ją sobie zbierzemy. No tak jak myślałem, na plaży jest chyba trochę bezpieczniej. Tutaj nie ma aż tylu zwierząt. O, dobra, już git. Co jest? Jezu! Jaką ten pająk ma teksturę? O co tu chodzi? Ona jest jeszcze straszniejsza niż normalnie. Co jest? Co to za ziomek? Co jest? Nie! A jeszcze woda mi się kończy w ogóle, bo w tych studniach po raz pierwszy wgrałem moda na właśnie pragnienie wody. Czekajcie, czy ja mogę napić się tej wody stąd na przykład? Bo serio nie... A, jeszcze obrażenia tracę. Dobra. Mogę. Co prawda to jest chyba jakaś słona woda, ale no trudno. O, dobra, koniec deszczu. Może się trochę zregeneruję teraz. W sumie tam jest kolejny zombiak, to sobie go zabijemy też po mięso. I pyk. Dobrze, mamy mięsko. Szczerze mówiąc, totalnie nie wiem, co to był za ziomek tam, który nas strzelił z tego pistoletu. O co tu chodzi? Przecież to miała być bezludna wyspa. A to ewidentnie jest jakiś człowiek. Co jest? On strzela do zwierząt normalnie. I dobra, chciałbym go zabić tak szczerze. Może nam wypadnie ta jego broń. Proszę? Nie! Jest! Zabiłem go. Ale nie wypadła nam jego broń. Jeszcze mam 2,5 serca, super. No i w sumie myślę, że możemy przejść się wokół tej plaży. Jest tu naprawdę ładnie. Owca. Chodź tu. Szkoda, że nie mam nożyczek żadnych, no ale dobra. Dobra, mamy jedną wełnę. Co robi słoni na drzewie? Zresztą nie wnikam chyba. Z tego co widzę, zachodzi nam słońce. Mega ładny ten zachód słońca. Dobra, musimy znaleźć jakieś schronienie. Ale zanim to zrobimy, napijmy się wody po raz kolejny. Niestety bardzo szybko schodzi ta woda. Ale to chyba przez to, że ja tą wodę piję właśnie z oceanu. Co to jest? To jest dalej ta wyspa? No wygląda to jakby to była inna wyspa. No to na pewno fajnie by było któregoś dnia się tam przejść. Dobra, kraby mi nie powinny zabierać dużych obrażeń chyba. Dobra, i wypada z nich jedzonko. Nogi kraba, okej, spoko. No to sobie zjemy owoce morza. O, ziemniak mi wypadł. Ale tego ziemniaka bym nie jadł, bo później może po prostu zrobimy farmę ziemniaków. Niestety wydaje mi się, że nie znajdę tutaj nigdzie owcy, więc chyba po prostu tą noc będę musiał przeczekać. No co to są za jakieś zwierzęta dzikie? Ja naprawdę nie mam itemów, żeby się z wami bić. Dobra, idź. Nie! Niedźwiedzie. Chciałem sobie wejść na tą górę, żeby mi było trochę bezpieczniej. Tu jest 10 razy bardziej niebezpiecznie. Dobra, w końcu nam wstaje nowy dzień. Dokładnie, mamy dzień drugi. Ale tu jest ładnie, co jest? Misja na dzień drugi jest taka, żeby znaleźć dwie owce, żebym po prostu mógł już chodzić normalnie spać, bo jest naprawdę bardzo niebezpiecznie tutaj w nocy, zresztą w dzień w sumie też. Nawet cave'a tu mamy jakiegoś. Dobra, wykopię jeszcze węgiel. Już będę tracił obrażenia, no super. Błagam, dajcie mi wodę. Proszę, no. Dobra, tu jest plaża, ale nie wiem, czy dobiegnę w ogóle. Na 100% nie dobiegnę. No błagam! Nie chcę tego kończyć, no! Proszę! Pi!
Ja nie wiem, czy to nie jest jedno z najcięższych stadni, które nagrywałem. Jedno serce mi zostało, no. Dobra, no ale musimy iść dalej. Innej opcji nie ma. Oczywiście mleczyka sobie wezmę. Dobra, wyszedłem z innej strony plaży i pozabijam trochę tych krabów. W sumie zebraliśmy te 4 węgla, więc można by było zrobić jakiś piec i to przepalić. Wsadźmy te nogi kraba tutaj. Ale to wygląda. Czemu ta woda tak szybko schodzi? No i dzień nam się kończy, a ja dalej nie mam itemów, żeby zrobić łóżko. Czemu tu jest w ogóle spawner jakiś? No owco, pojaw się, proszę. Ślimak. Mogę zjeść ślimaka? Chyba nie mogę. Ja tu już chyba byłem w ogóle. Owca! Tylko ona jest obok niedźwiedzia, no jasne. Dobra, dobra. Mamy to. Dobra, trochę jedzonka udało nam się zebrać. Co prawda nie jest to duża ilość, ale w sumie na ten moment każde jedzenie, jakie zbiorę, jest naprawdę niezwykle istotne dla nas. No i brakuje nam oczywiście jeszcze jednej wełny, żeby zrobić łóżko w końcu. O, delfin. Mogę nazwać delfina? To będzie dosyć kreatywna nazwa, nie powiem, że nie. Delfin. Żartujesz. Mogę na nim pływać! No, tak pływam 5 na godzinę, nie? Ale mega ciekawe to jest. I zaraz będzie wschód słońca, więc super. Kolejna noc przetrwana, można powiedzieć. Szczerze, żeby zobaczyć taki wschód słońca z bezludnej wyspy, mógłbym zostać na jeden dzień rozbitkiem. Tak sobie myślę, że zamiast chodzić, warto by było po prostu zrobić łódkę, po prostu opłynąć tą wyspę, no bo teraz przynajmniej mi nie będzie spadać jedzonko. W sumie po drodze będę zbierał tą trzcinę, bo tak ją zostawiam cały czas. W późniejszym czasie naprawdę może nam się przydać. Krowy to jest darmowe jedzonko. Więc oczywiście sobie zaatakujemy tutaj. Co jest? Co ona taka była? Co jest? Ile jedzenia tu leży? A, bo to jest byk! Ja zabiłem byka? No i dobra, przepalmy sobie mięsko. W końcu mamy jakąś normalną regenerację. Jedyny nasz problem w tym momencie to to, że dalej nie znaleźliśmy żadnej owcy. Więc sobie myślę, że jak do nocy nie uda nam się zebrać tej ostatniej wełny, no to po prostu spróbujemy poszukać pająków. A z pająków oczywiście wypadają nici, z których będziemy mogli zrobić właśnie tą ostatnią wełnę. Dobra, robi nam się noc, więc mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś pająki. Ponieważ zaraz mamy dzień czwarty, a ja dalej nie poszedłem ani razu spać. Ja mam wrażenie, że jestem w tym samym miejscu po raz setny. Robię takie kółka chyba. Dobra, widzę jakiegoś w końcu. A, tam jest drugi. Dobra, git. Jedna nić. Zero? No. Nie no, ja nie wiem, co mam zrobić, no. Szczerze mówiąc, już nie wiem, gdzie mam iść. W końcu. Dobra. Po 4 spędzonych nocach w końcu będę mógł iść spać. Nawet sobie myślę, że moglibyśmy zrobić jakąś podstawową bazę teraz. Na jakimś równym terenie tu może. O, na przykład tutaj. Teraz oczywiście się popiszę moimi umiejętnościami budowania. A tak na serio to po prostu chcę zrobić jakikolwiek schron w razie ewentualnych problemów z mobami. Nawet drzwi wstawimy tutaj. Zróbmy skrzynkę, żebym mógł pochować te wszystkie rzeczy. No i dobra, pierwsze schronienie zrobione. A, ja nie zrobiłem dachu. O, żelazo nawet udało się znaleźć w taki sposób. Jakieś mega duże złoże jest. No i mamy dzień piąty. Chciałbym zrobić tutaj takie zejście, może do jakiejś jaskiń, jeśli udałoby nam się znaleźć. Więc zrobimy sobie drabinki. Przepalmy sobie te żelazo. Zrobimy sobie również pochodnie. No i myślę, że tutaj gdzieś wokół domku trochę możemy właśnie rozświetlić. W sumie myślę, że możemy tutaj zrobić takie zejście w dół. Może uda nam się spotkać jakiegoś cave'a. No dosłownie słyszę wodę. No, coś tu będzie chyba. O! Jest woda. No i mamy cave'a, dobra. Zbierzmy sobie te żelazo. Na szczęście jest tu całkiem sporo tych złóż, więc fajnie. Całkiem spory ten cave, biorąc pod uwagę, że gram na wersji, gdzie jeszcze te duże cave'y nie występowały. Udało mi się zebrać 21 żelaza, więc to jest naprawdę spoko wynik. No i mamy dzień szósty. Dobra, przepaliło nam się żelazo. No i mamy całą żelazną zbroję. Do tego oczywiście zrobimy sobie jeszcze kilof żelazny. No i siekierę żelazną. Weźmy sobie stąd wodę. I teraz sprawa wygląda tak, że ja tą wodę mogę sobie ugotować. I w momencie, gdy w piecu ugotuję tą wodę, to po prostu będę mógł ją wypić bez tego efektu. Napijmy się. Więc mam pierwszą taką normalną wodę do picia. Szkoda, że ona schodzi na raz, ale w sumie mam taki pomysł. Przepalimy sobie 2 razy tą wodę. Postawmy ją tutaj, a drugą postawmy tutaj. Nie, kurde, mój plan niestety nie wyszedł, bo chciałem zrobić nieskończone źródełko czystej wody, no ale jak widać nie działa niestety, chyba. No to w takim razie będę musiał zrobić w późniejszym czasie jakieś filtry czy coś w tym stylu. No i mamy dzień siódmy. Kolejną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to będzie taka specjalna sakwa na wodę. O, właśnie coś takiego. I to się robi z samej skóry, więc trzeba będzie się udać na polowanie. Swoją drogą chciałbym zobaczyć w całej okazałości tą wyspę na mapie i ogólnie mam wgranego moda na mapę. Ale uznałem, że nie będę go używał do momentu, aż sam po prostu nie skraftuję sobie mapy, żeby po prostu sobie tak nie ułatwiać rozgrywki. Ja swoją drogą może nie całą, ale bym sobie posadził tą trzcinę tutaj. Dobra, mamy trochę jedzonka, więc możemy lecieć. Szympans. Cześć! Jaki ty jesteś fajny! Jaki kozak!
Szympansa jeszcze nie widziałem wcześniej tu. Zobaczmy, w którą stronę możemy iść. Jaka tam jest góra ogromna. O, mamy jakiegoś chyba jaguara. Wydaje mi się, że z niego może wypaść skóra, ale to raczej nie byłaby skóra, którą potrzebujemy. Ryzykować bicie się z tym tygrysem, czy nie? Co my nie wiem. A, ale wiem jedną rzecz, że zapomniałem zrobić jednego z najważniejszych itemów, czyli tarczy. Dostał. Dobra, na dwa hity padł i mamy skórę z niego, tylko to nie jest ta skóra właśnie, której chciałem, niestety. Koń! Z konia będzie na pewno normalna skóra. Dwie wypadły, więc spoko. W ogóle robi nam się noc, więc zaraz pójdziemy spać. No i mamy dzień ósmy. Co jak postawię sobie wodę, na przykład tutaj? A mogę po prostu się z niej napić, no to git. W takim razie woda w wiaderku to jest totalny game changer, bo w końcu nie muszę latać na plażę, żeby się napić. Czy ja mogę z tej skóry coś skraftować? Tiger Boots. Dwa armora i to też daje mi dwa armora. W takim razie opłaca się bić z tygrysami. Ej, w sumie te krowy nie dają skóry. Jaguar powinien być szybki, nie? Nie powiem, że się trochę przestraszyłem, jest całkiem mocny. Dobra, też mam z niego skórę jakąś. Jaguary są dosyć niebezpieczne z tego, co widzę. Nie mogę w żaden sposób jej chyba zamienić na zwykłą skórę. Czy może, mogę ją zamienić? Mogę ją zamieniać! Zrobię tak? Dobra! 26 skóry, no i misja wykonana. Także musimy teraz wrócić do naszej bazy. Oj. Dobra, to było niebezpieczne. Coin! No tego jeszcze nie dostałem wcześniej. Dobra, jesteśmy. No i mamy dzień 9. Dobra, musimy zrobić węgiel drzewny. Teraz musimy zrobić kartki. I teraz jak mamy te dwa itemy, to możemy zrobić po prostu filtr. No i teraz chyba muszę napełnić zwykłą wodą tą sakwę. I teraz mogę ją sobie przefiltrować właśnie tym filtrem, który stworzyliśmy. No i teraz już możemy się napić z tej sakwy. Dokładnie. Tylko trzeba dużo tych filtrów narobić, no ale to nie jest w sumie jedyna możliwość, bo jeszcze możemy zrobić rain collector, czyli po prostu zbiornik, który zbiera deszcz i wtedy z niego możemy brać czystą wodę. W tym dniu myślę, że po prostu sobie pokraftuję trochę tych filtrów, żeby mieć po prostu na zapas. Dobra, zrobiła nam się noc, także pójdziemy spać. No i mamy dzień 10, a w tym dniu po raz kolejny chciałbym się wybrać do cave'a. W tym dniu w końcu chciałbym zrobić tą mapę, a żeby zrobić mapę potrzebujemy kompas, a żeby zrobić kompas potrzebujemy redstone'a oraz żelaza. Przy okazji zbierzemy sobie te emeraldy. Całkiem sporo mobów się w tym cave'ie pojawia. Może jakieś diamenty by nam się jeszcze udało znaleźć. W sumie fajnie by było. Łuk! Trochę na zużyciu jest, ale łuk to jest bardzo fajny traf, bo i tak miałem w planie sobie zrobić łuk, tylko niestety no mało pająków spotykam dalej. A tak to będziemy mogli sobie go ewentualnie jakoś naprawić potem. Jeszcze trochę tego żelaza wykopię. Co jest? Nie, 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 nie! Ja pierdzielę! A ja tylko chciałem rozkopać, czy tam jest jeszcze żelazo. Ale się przestraszyłem. Dobrze, że wiedziałem, w którym miejscu mam wodę w ekwipunku. Dobra, skończyła mi się woda, więc chyba musimy wychodzić. Ale udało mi się zebrać 55 żelaza, więc to jest naprawdę całkiem sporo. Szczerze mówiąc, ta sakwa na wodę totalnie robi robotę. No bo w końcu nie muszę się przejmować tym, że zaraz mi wody zabraknie. No i dobra, teraz oczywiście będę chciał sobie przepalić te żelazo. Także teraz poczekam, aż mi się przepali. Zróbmy sobie kompas. No i teraz dodajmy do tego kartki. No i mamy mapę. No i mapa tutaj wygląda tak. Nie za dużo by mi ona dawała. Ale tak jak mówiłem, mam wgranego moda na mapę, także mogę go sobie teraz odpalić. Dokładnie, więc sobie mogę ją teraz oddalić. Aha, dobra, ja nie wiedziałem, że ta góra wielka to jest wulkan. No i dobrze mówiłem, to jest druga wyspa, więc na pewno trzeba będzie się na nią któregoś dnia udać. A to ciekawe. Patrzcie, mamy tutaj statek. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy to jakiś mod dodał, no ale wydaje mi się, że nie powinno być tutaj struktur z modów, no bo to jest customowa mapa. Też na pewno trzeba będzie jakiegoś dnia zobaczyć, zwłaszcza, że jesteśmy całkiem niedaleko tego. No ale dobra, zrobiła nam się noc, także pójdziemy spać. No i mamy dzień... Czemu mi dni zniknęły? Przycisk mi ukrył po prostu. Mamy dzień 12. W sumie myślę, że nie ma co się zatrzymywać i moglibyśmy zrobić łódkę oraz popłynąć na tą drugą wyspę. Zobaczyć po prostu, co tam jest. O, już się wyłania ta wyspa tutaj. Jestem ciekawy, czy czymś się będzie różnić. Dobra, co my tu mamy? W sumie chyba warto by było wejść od razu na szczyt tej góry i zobaczyć po prostu, czy coś tam się znajduje. Niezbyt widzę różnicę między tą wyspą a tamtą, tak szczerze. Ale dobra, gdzieś chyba tam na horyzoncie powinien być ten statek jakiś, więc chciałbym to oczywiście sprawdzić. O Jezu, nie chce mi się tu schodzić, no. Co jest? To jest ten ziomek! Nie zabijaj słonia, ty! O, dwie monety. Ten słoń to totalny kozak. Jest! Faktycznie, jest tam jakiś statek, ale nie widzę, żeby ktoś tam był. Na pewno trzeba będzie się tam wybrać jakiegoś dnia. Co jest? Co? Halo? Co mnie bije?
Dobra, nie wiem co się dzieje. Ej, nie mam zielonego pojęcia co to było, tak szczerze. Tylko żeby tu rekinów nie było. Albo musiało mnie coś urządlić, albo może jakaś ryba. Albo może jakiś skorpion w sumie. No ale dobra, sprawdziliśmy co jest na tej wyspie, więc chyba możemy wracać na naszą wyspę. Co robi niedźwiedź w wodzie? Dobra, jesteśmy. No i mamy dzień 13. Tego Endermana w sobie możemy zabić od razu. Co? Co on taki mocny? Szczerze, jakieś dwa hity więcej i bym zginął. Muszę na pewno trochę bardziej uważać. W dniu 13 chciałbym zrobić jakąś taką prowizoryczną farmę jedzonka, żeby w końcu na przykład zasadzić tego ziemniaka. Także na pewno musimy zebrać trochę dirta. Mamy w ogóle już 41 skóry, więc mega fajnie, bo z tego co pamiętam chyba potrzeba 45 skóry, żeby zrobić pełny enchant na 30 level. Więc jeszcze 4 skóry i będzie nam brakować tylko trzciny do pełnego enchantu. Tą farmę spróbujemy może zrobić gdzieś tu. Taka mini, żeby po prostu była. Co to było? No i posadźmy w końcu tego ziemniaka, którego mamy z początku gry. Dobra, zasadźmy to tutaj. No i zrobiła nam się noc, także idziemy spać. Mamy dzień 14. W sumie trochę bez sensu zasadziłem te nasiona pszenicy, dlatego że mamy kości, więc od razu mogę wyrosnąć sobie te ziemniaki. Mamy aż 9 ziemniaków, także to sobie zasadźmy. Dobra, kolejną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to będzie powiększenie tego naszego... W sumie nie wiem jak to nazwać nawet. Ponieważ chciałbym to trochę zacząć traktować jako taki magazyn, no za dużo skrzynek się tu po prostu nie zmieści, więc fajnie będzie to po prostu powiększyć. No i możemy zacząć rozbudowę. No i teraz muszę postawić dach. Przy okazji podłogę też zamienię na kobla. No i mamy dzień 15. No i w zasadzie magazyn można powiedzieć, że jest skończony. Dobra, teraz jeszcze spróbuję poszerzyć trochę tą farmę trzciny. A jak tam moje ziemniaki? O, z tego co widzę wyrosły. Coraz więcej tych ziemniaków tutaj, więc mega fajnie, bo no jedzenie bardzo nam się przyda. Zróbmy sobie nową siekierę. No i zrobiła nam się noc, także idziemy spać. No i mamy dzień 16. Kolejną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to będzie przepalenie szkła, żeby po prostu do tego naszego magazynu wstawić okna. W ogóle za jakiś czas będę musiał iść do cave'a, bo powoli mi się kończą te minerały typu węgiel. W sumie skoro mamy aż tyle żelaza, można by było zrobić jakąś fajniejszą broń niż ta siekiera. Bo jak możecie zobaczyć, tutaj całkiem sporo jest tych nowych broni z modów. Myślę, że fajnie by było zrobić taką halabardę na przykład. Potrzebujemy do tego 4 żelaza i taki specjalny patyk. 3 patyki i jedna nić. Akurat tutaj mamy pająka, więc może wypadnie mi z niego nitka. Aż 2 wypadły, więc fajnie. Także zróbmy halabardę. Wydaje mi się, że ta broń ma o wiele większy zasięg bicia, co naprawdę może być fajne. Mamy tutaj kraba. Zobaczmy, czy z tej odległości go uderzę. Czyli rzeczywiście chyba jest większy ten zasięg. Z tego co widzę, robi nam się noc, także pójdziemy spać. No i mamy dzień 17. Dobra, wyjmijmy to szkło i zróbmy sobie z tego szyby. No i nie wiem, myślę, że możemy to wstawić gdzieś tutaj. No za ładny widok to z tego okna nie będzie. Tak to się prezentuje. Dalej to nie wygląda dobrze, ale przynajmniej z tego magazynu widzę teren dookoła. W ogóle tutaj też jest do skraftowania bumerang, więc też fajnie by było go zrobić. Mega łatwo się go kraftuje, więc zróbmy go sobie. Dobra, uwaga, rzucam go. I wraca od razu, dobra, bardzo fajnie działa. W sumie skoro udało nam się już powiększyć to schronienie, myślę, że fajnie by było w końcu ogarnąć jakieś pierwsze zwierzę. Ale niestety nie mam pojęcia, jak się większość tych zwierząt oswaja w ogóle, no bo większość z nich jest po prostu z modów. A woda, dobra. No trzeba pić, pamiętajcie o tym. Więc w sumie teraz przede mną jest taka mini podróż, żeby właśnie znaleźć jakieś fajne zwierzę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Słyszę słonia. Słoń chyba będzie trochę za dużym zwierzęciem. W sumie może pójdźmy... Szympans. Dobra, ja chcę mieć szympansa. Czy mogę go wziąć w ręce? Mogę. Dobra, bierzemy go. Szympansie, zostajesz naszym zwierzątkiem. Fajnie by było go nazwać, dlatego oczywiście będę potrzebował jakiegoś name taga. O, tygrys. Co jest? Jaki on... Co on taki szybki? Nie! Nie! Co to było? Od kiedy on jest taki mocny? Oj, coś zjadłem i mi się kręci w głowie. Co jest? Spider Jockey. Tego się nie spodziewa. Co on taki szybki? O dobra, jak wypadła nitka. Misja zakończona. No i mamy dzień 19. Tego co widzę, dużo ziemniaków nam wyrosło, więc oczywiście je sobie posadzimy. Dobra, przypalmy to złoto. Robimy samorodki. I teraz robimy o tak. No i mamy name taga. Teraz potrzebujemy kowadła. Dobra, mamy to. No i teraz pytanie, jak mogę nazwać tego szympansa? Ja niestety zbytnio nie potrafię wymyślać imion. Nigdy nie mam pomysłu na to. Coś co lubię. Nie pytajcie. No i mamy szympansa o nazwie Pizza, więc można powiedzieć, że oficjalnie jest naszym szympansem, skoro nadałem mu imię. Zrobiła nam się noc, także pójdziemy spać. O Jezu, jak on słodko śpi tutaj. Nie mogę.
Przepraszam, że cię obudziłem, stary. Jakie to było totalnie słodkie. No i mamy dzień 20. Kolejną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to będzie rain collector, czyli po prostu takie coś, w czym się zbiera woda z deszczu. I robi się to dosyć prosto, natomiast potrzebuję znowu jednej nitki, niestety. Z tego co widzę, do większości craftingów te nici są potrzebne. Muszę znowu znaleźć jakiegoś pająka, a jako, że nie chce mi się czekać znowu do nocy, to po prostu pójdziemy sobie do cave'a. Może w cave'ie jakiegoś znajdziemy. No i przejdźmy się gdzieś tutaj. No i dziękuję bardzo. Co jest? O, ale się przestraszyłem. Co ty robisz w tym cave'ie, stary? No i to się robi jakoś tak. Zobaczymy, kiedy teraz będzie deszcz. Zostawmy o tu na przykład. I zobaczymy, w ile deszczy to się napełni. Z tego, co widzę, całkiem sporo trzciny nam wyrosło, więc oczywiście ją sobie posadzimy. Dobra, mamy to. No i mamy dzień 21. No i dobra, w tym dniu chciałbym zrobić coś, czego już w sumie nie mogłem się doczekać. A dokładnie chodzi mi o to, żeby znaleźć miejsce na nasz domek po prostu. Co prawda nie wiem jeszcze, jaki ten domek miałby być, ale na pewno chciałbym znaleźć właśnie na niego miejsce jakieś. Także pójdziemy się przepłynąć trochę po wyspie. Na pewno wiem, że nie chciałbym zamieszkać gdzieś w głąb tutaj, no bo tam jest po prostu najbardziej niebezpiecznie. No i dobra, możemy płynąć. Robi nam się noc, także wysiądziemy i pójdziemy spać. No i mamy dzień 22. Możemy płynąć dalej. Szczerze mówiąc, póki co te tereny, które widzę tutaj, niezbyt mi się podobają. W sensie, mam wrażenie, że ta strona, z której my byliśmy, jest o wiele lepsza, ale muszę przyznać, że te ogromne drzewa robią wrażenie. Nawet mamy ziomka z pistoletem. Zebrał dla nas sporo jedzonka, dzięki. No, tutaj naprawdę fajny jest ten teren, podoba mi się. Aż sobie wyjdę z tej łódki i zobaczymy, jak to wygląda dokładnie. Latający lew z ogonem skorpiona. O, doleciało. Zablokował się w bloku, więc pouderzam go z tego bumeranga. Co jest? On ucieka cały czas. Dostał znowu. Dobra, jest, pokonałem go. O, to są rzeczy ze skorpiona. No to dobrze, mówiłem, że właśnie miał ten ogon skorpiona. No, muszę powiedzieć, że naprawdę mi się podoba to miejsce. Dużo fajnych rzeczy można by było tutaj zbudować. Chyba nawet myślę, że faktycznie tutaj się osiedlimy. A stosunkowo też to nie jest aż tak daleko od naszej obecnej bazy, bo jesteśmy tutaj, a nasza baza jest tutaj. Ale na szczęście aż tak dużo itemów nie mamy do przeniesienia, więc to jest akurat spoko. No ale dobra, robi nam się noc, także pójdziemy spać. No i od następnego dnia myślę, że zaczniemy przenosić tutaj jakieś rzeczy. No i możemy pójść spać. No i mamy dzień 23, także możemy zacząć płynąć po nasze rzeczy. W sumie jestem ciekawy, ile mi to zajmie, mam nadzieję, że nie aż tak długo. Co jest? Co robi niedźwiedź w wodzie? Dobra, biorę wszystko ze skrzynki, co mamy. Gdzie jest cała nasza skóra? Niestety nie pamiętam, co z nią zrobiłem, a bardzo by się przydała, bo dzięki niej moglibyśmy zrobić teraz plecak. Chyba że jest w tamtej skrzyni, ale wątpię. Co ja z nią mogłem zrobić? O, dobra, pójdę ich pokonać. A trzech ich jest aż. Trzech to całkiem sporo w sumie. Zjem, żeby zregenerować. Oni stracili mną zainteresowanie. Nie! Nie, 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 nie! Nie! Proszę! Jedno serce. Jednak nie stracili zainteresowania. Dobra, to ja może się jednak z nimi nie będę teraz bić. Jakoś znudziło mi się. O! Te mięso daje absorpcję 1. Co jest? Faktycznie. No i dobra, możemy ruszać. No i teraz pozostało nam już zebrać tylko ziemniaki, no i zabrać naszego szympansa oczywiście. No i mamy dzień 24. W sumie zanim ruszymy, warto by było dla naszego szympansa zrobić jakieś takie obudowanie, żeby po prostu nam w żaden sposób nie uciekł. No to może tutaj po prostu postawię coś takiego i zrobimy tutaj wejście. No i dobra, możemy po niego popłynąć teraz. No dobra, tą trzcinę też już zbiorę. Okej, wyszło równo 64 swoją drogą, więc ciekawie. No i oczywiście bierzemy naszego szympansa o imieniu Pizza. Dobra, musimy go wsadzić do łódki i możemy sobie z nim płynąć. Także opuszczamy naszą pierwszą, jakże piękną bazę. Na szczęście mogłem go wziąć w ręce. Dobra, no i tymczasowo damy go tutaj. Chodzi mi o to, żeby po prostu nic mu się nie stało. Jak zrobię domek, to po prostu go tam przeniesiemy. A domek myślę, że zrobię gdzieś tutaj. Najlepiej by było chyba na wprost nawet tu zrobić. Tylko jedyne, co mi przeszkadza, to te drzewo. Więc trzeba by było je ściąć. Właśnie, czy ja mam tu w końcu te... Mam tutaj te skóry, okej. No to bardzo dobrze. Trzcinę sobie posadzimy tutaj, żeby sobie rosła. No i robi nam się noc, także pójdziemy spać. Mamy dzień 25, także teraz zajmę się po prostu ścięciem tego drzewa. Mam nadzieję, że ta siekiera mi nie padnie. Dobra, chyba się uda. Na wykończeniu, ale udało się. Wszystkie liście zniszczone, więc teraz już mogę zająć się faktycznym robieniem tego domku. Postanowiłem, że w tych studniach po raz pierwszy... Chyba po raz pierwszy. Zrobię po prostu domek w górze. Myślę, że to jest całkiem spoko opcja. Jest oznaczone, że tutaj ma być wejście. No i teraz już w zasadzie będę... Ja zaraz zginę, ja muszę się trochę uspokoić chyba. A, no i robi nam się noc, także pójdziemy spać. I w następnym dniu już zacznę kopać po prostu miejsce na ten nasz domek. No i mamy dzień 26, także zaczynam kopać.
No i mamy dzień 28. No i niestety padł mi już trzeci kill off, dlatego przepalę sobie ostatnie dwa żelaza i będziemy musieli iść do cave'a. Dobra, jesteśmy. No i pięknie. No i mamy od razu tutaj żelazo, także pozbieramy go sobie najwięcej jak tylko mogę. No i dobra, zebrałem 56 żelaza, więc myślę, że taka ilość jest wystarczająca. Mamy dzień 29 i z tego co widzę, bardzo dużo trzciny nam wyrosło, więc ją sobie pozbieram. W zasadzie powoli można by było robić ten enchant na 30 level, no ale najpierw chcę skończyć to co zacząłem, czyli domek. No i dobra, mamy dzień 33, więc trochę tych dni minęło, ale ogólnie udało mi się wykopać już całkowicie właśnie miejsce na nasz domek. Także tak to wygląda w stanie surowym. W międzyczasie powstawiałem tutaj piece, no bo po prostu zebrałem dużo kobla. Tutaj będą schody do góry, no i tutaj będzie drugie piętro. No i z tego drugiego piętra planuję zrobić tutaj taki duży balkon, który będzie miał tutaj widok na całą okolicę. No ale niestety zanim zrobię tutaj cały design, no to przede mną ta słabsza część tego wszystkiego, czyli po prostu zbieranie itemów. I szczerze mówiąc, do designu bardzo chciałem wykorzystać dosyć sporą ilość drewna. Jednak problem polega na tym, że drewno dżunglowe nie za bardzo mi się podoba. A jak możecie zauważyć, no to w sumie innych drzew praktycznie tutaj nie ma, więc teraz po prostu przejdę się po okolicy i zobaczę, czy może będzie jakieś tutaj inne drewno. Jeżeli udałoby nam się znaleźć takie drzewo normalne, chyba nawet tutaj jest, to po prostu byśmy je zasadzili i z niego bym zrobił domek. Liczę na to, że po prostu dostaniemy sadzonki z tych liści. Dobra, mamy sadzonkę, więc od razu fajnie by było ją zasadzić i zaraz spróbujemy ją wyrosnąć mączką kostną. Dobra, łącznie zebrałem 3 sadzonki. Mógłbym zdobyć ich więcej, no bo jest tutaj więcej tych liści, no ale póki co myślę, że 3 nam wystarczą. Okej, jest drzewo. Jest... O, no takie drzewo to lubimy. Robimy siekierę. Twoją drogą też dużo ziemniaków nam wyrosło, więc fajnie. Od razu je sobie przepalimy. No i mamy dzień 34, także chodźmy ściąć te drzewa. Bez tego modu na ścinanie drzew naprawdę nie jest to takie przyjemne. Przynajmniej dużo sadzonek mi wypada, więc spoko. Swoją drogą kończą mi się już filtry, więc trzeba będzie niedługo zrobić nowe. My tu zaraz cały las zrobimy. Dobra, powoli nam się robi noc, ale raczej nie będę chciał iść od razu spać, bo chciałbym właśnie wydropić może jakieś kości. Liczę na to, że będą się pojawiać jakieś szkielety po prostu. No i jak będę miał kości, to o wiele łatwiej będzie mi wyrastać te sadzonki. Mam nadzieję, że zaraz jakieś moby się pojawią. No i mamy dzień 35. Na szczęście w nocy pojawiło się całkiem sporo tych szkieletów, więc udało mi się zebrać aż 9 kości. Znaczy to nie jest w sumie dużo, ale no zawsze coś. Dobra, przeróbmy sobie te kości. No i dobra, cała mączka kostna wykorzystana, więc przede mną teraz trochę ścinania tych drzew. W 2 dni udało mi się zebrać prawie 2 staki tego drewna, także teraz będę musiał zrobić znowu to samo, czyli pofarmić sobie kości, a następnie wyrosnąć z drzewa i je ściąć. No i mamy dzień 37. Ogólnie udało mi się zebrać ponad 4 staki drewna, więc wydaje mi się, że raczej mi tyle wystarczy. Kolejną rzeczą, której będę potrzebował dosyć sporo, to będzie cobblestone, a dokładnie stone. Więc no czeka mnie teraz dużo kopania po prostu. W sumie od razu zrobię 2 kill-offy. Myślę, że to i tak nie starczy, ale no potem po prostu będę robił kolejne. Ale też nie chcę kopać tak bezcelowo, dlatego zejdziemy sobie tutaj do cave'a. I myślę, że stąd będę chciał zrobić wejście do naszej kopalni. I chciałbym zrobić do tego schody, więc powiedzmy, że to by się zaczynało gdzieś tutaj. No i dobra, myślę, że właśnie tutaj zacznę kopać. No i mamy dzień 40. No i w sumie można powiedzieć, że udało mi się wykopać tą kopalnię. Dokładnie to się prezentuje w taki sposób, także na pewno mam tutaj miejsce, żeby poszukać jakichś diamentów i tak dalej. No i oczywiście udało mi się zebrać dużo tego kobla, także mega się cieszę, bo teraz w zasadzie czeka mnie przepalanie go i będę mógł w końcu rozpocząć robienie designu. Także teraz użyję pierwszy raz naszego miejsca do przepalania. Gdy się przepala tamten kobl, ja sobie przepalę jeszcze trochę piasku tutaj, żeby po prostu mieć na szkło. No i mamy dzień 41. Z tego co widzę, cały stone mi się tutaj przepalił, także teraz już mogę zacząć robienie naszego domku. No i mamy dzień 49. No i teraz mogę już wam powiedzieć, że domek jest oficjalnie... Niestety jeszcze nie skończony, ale zobaczycie dlaczego. No ale dobra, wejdźmy do naszego domku. Oto nasz domek. Dobra, a teraz tak na serio. Oto nasz domek. Ogólnie myślałem, że zajmie mi to mniej czasu, ale no niestety najwięcej czasu w sumie zabrało mi to, że bardzo wiele razy zmieniałem po prostu to, jak mają wyglądać ściany czy podłoga i po prostu wszystko od nowa musiałem skopywać i znowu kłaść i tak w kółko w sumie. Dlaczego tu jest dziura? A to dlatego, bo po prostu chciałbym dać tutaj dywan. Jednak no jak mogliście zobaczyć w poprzednich dniach, bardzo ciężko jest o to, żeby jakiekolwiek owce zdobyć i na pewno w którymś dniu chciałbym właśnie skupić się na tym, żeby przyprowadzić jakieś 2 owce i je po prostu rozmnożyć i zrobić
ich farmę. Tutaj mamy ławeczkę, na której nawet mogę usiąść, ponieważ właśnie odkryłem, że jest całkiem sporo mebli, które naprawdę w łatwy sposób można zrobić, na przykład w taki. Wchodzimy na górę, a na górze tak to się prezentuje. Tutaj jest motyw tego szkła, tutaj mamy mój magazyn. Już tutaj pierwsze jakieś rzeczy powsadzałem, natomiast no będę musiał poprzenosić jeszcze z tamtych skrzynek rzeczy. No a tutaj jest mój pokój. Tak jak mówiłem, niestety dalej nie mam wełny, więc jest tylko jedno łóżko póki co. Do tego tutaj dałem takie... Ups. No ale w każdym razie dałem właśnie tutaj takie liście. No i tutaj jest coś, co bardzo chciałem zrobić, czyli właśnie nasz taki balkon. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wyszło. No więc póki co wygląda to w taki sposób. Raczej na kolejne dni celem będzie właśnie znalezienie owiec, żeby w końcu uzupełnić wełną te niektóre miejsca tutaj. Ale szczerze mówiąc, mega się cieszę, że ten nasz domek już jest na takim etapie, bo muszę przyznać, że trochę wysiłku w niego włożyłem. No i mamy dzień 50, czyli połowa za nami. No ale dobra, w tym dniu myślę, że się zajmiemy przekładaniem itemów do magazynu. Także tak też zróbmy. Tutaj dam całego kobla, tutaj rzeczy z drewna. W sumie tak sobie myślę, że warto by było w końcu zrobić plecak. To też o wiele łatwiej będzie mi się przenosić po prostu te rzeczy. Potrzebujemy iron frame. Zróbmy te patyki. No i teraz robimy tak. Co jest? Z tego co widzę, jeden mod uniemożliwia mi zrobienie tych właściwych patyków. Po prostu chyba usunę tego moda, żebym mógł zrobić ten plecak, bo plecak jest dla mnie o wiele ważniejszy po prostu. Dobra, usunąłem tego moda, więc zobaczmy, czy teraz będę mógł je zrobić. Tak, teraz już mogę te właściwe, więc spoko. I teraz po prostu chyba całość skórą, dokładnie. No i mamy nasz pierwszy plecak. Co prawda, jak widzicie, nie jest w nim za dużo miejsca, ale każde miejsce mi się przyda, żeby poprzenosić te rzeczy ze skrzynek. No i mamy dzień 51 i lecimy dalej przenosić. Teraz w sumie zdałem sobie sprawę, że dawno burzy nie było. Dobra, to już ostatnie rzeczy. Skoro jest deszcz, to ja mogę ten rain collector w końcu wypróbować. Tego jeszcze nie widziałem. No co was tutaj tyle? Dobra, git. Co mu się dzieje? Czemu go bije? CO JEST?! Ale się przestraszyłem! Ja pierdzielę, co to jest? Wilkołak! Czemu on mnie nie bije? On się chyba zbugował, tak mi się wydaje. Strasznie mało obrażeń mu zadaje. No ile ja go będę bił? Ta, jest chyba totalnie zbugowany jakiś. O! Złote jabłko! Dobra, opłacało się go bić. O, w ogóle mamy noc, więc pójdziemy spać. No i mamy dzień 52. W sumie te złote jabłko będę nosił ze sobą, może mi się przyda jeszcze. Kolejną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to będzie, tak jak mówiłem wcześniej, poszukanie dwóch owiec. No bo po prostu chciałbym dokończyć ten domek, bo bardzo nie lubię zostawiać tak rzeczy niedokończonych. Muszę się zastanowić, w którą stronę pobiec, żeby spotkać właśnie potencjalne owce. Au. Co jest? Jakie kombo. Dobra, chodź. Żartowałem. Żartowałem! Nie zabijaj mnie! Nie w taki sposób. Myślałem, żeby zjeść te złote jabłka, ale w sumie zregeneruję po prostu się ziemniakiem. W ogóle ta zbroja mi się kończy powoli. Wiadomo, że żelaza mogę sobie pozbierać, ale w sumie tak sobie myślę, że lepiej chyba już by było zebrać diamenty na diamentową zbroję. No bo w niej po prostu byłbym bezpieczniejszy niż w tej żelaznej. Dobra, chodźmy poszukać tych owiec. Normalnie bym wziął pszenicę, żeby szła za nami ta owca, natomiast no mamy tego moda, że mogę podnosić sobie moby, więc jakby była gdzieś tutaj w pobliżu, to by było spoko. Dobra, jest. Mamy pierwszą. Czy jest tu może jakaś druga? Proszę. No niestety żadnej tu nie widzę. Ale dobra, jedna też jest spoko. W ogóle jak ona wygląda. Także weźmy ją sobie w ręce. O Jezu, co jej się dzieje? Chyba ma zawroty głowy. Dobra, no i musimy teraz iść w taki sposób do naszego domku. Dobra, jesteśmy. Także postawmy ją tutaj i pójdę po kobla. Mam nadzieję, że nie zniknie. Błagam, nie znikaj. Dobra, czeka na nas. No i dobra, mamy pierwszą owcę. Teraz trzeba znaleźć jeszcze drugą. No ale robi nam się noc, także pójdziemy spać. No i mamy dzień 53. Myślę, że możemy pójść po prostu w tą samą stronę. Dobra, tu jest plaża. Gdybym był owcą, gdzie bym się schował? O, tutaj jest dużo mobów, ale owcy niestety nie widzę. Są tu jakieś moby. No proszę, dajcie mi owce, no. O, gdzie ja dotarłem? No proszę, no. W sumie mam dosyć ciekawy pomysł, no bo niestety żadnej owcy tutaj dalej nie widzę. Ale przecież mamy do dyspozycji jeszcze tą drugą wyspę i być może tam będą jakieś normalne zwierzęta. Wezmę drewno na łódkę i popłyniemy tam. Cześć, słoniku. Mam nadzieję, że zdążę przed nocą. Na pewno widzę krokodyle. Jesteśmy. Ej, dobra, są jakieś zwierzęta faktycznie nowe. Proszę, no, jakąś owcę. Jest! Mamy ją. Dobra, jest owca. Bierzemy ją w ręce. O, też ma drgawki, ale trochę mniejsze. No i teraz jak najszybciej wrócić do domku przed nocą. Dobra, jest. Okej, płyniemy. Ale to ładnie wygląda. Shadery naprawdę robią robotę. Szybko pójdę spać i weźmiemy tą owcę do zagrody. Mamy dzień 54. Dobra, jest nasza owca. Także od razu ją sobie weźmy tutaj. No i pięknie. Także teraz muszę zrobić jakąś lepszą zagrodę dla nich. Dobra, postawmy to tutaj. No i przenieśmy sobie te owce. O kurde, chociaż tak sobie teraz myślę, że one przecież tu nie mają trawy. To jednak to nie jest taki dobry pomysł. Faktycznie nie przemyślałem tego. Na pewno musimy wykopać ten piasek i musimy podłączyć trawę stąd, o tutaj. Nie będzie to takie proste, ale spróbujemy. No
i w teorii to powinno chyba działać, no ale zobaczymy. Więc po prostu chyba trzeba poczekać, aż ta trawa się tutaj pojawi. Ale żeby nie marnować czasu, zrobimy sobie tutaj drugą farmę, która będzie farmą pszenicy. No i mamy dzień 55. Żeby nie marnować czasu, od razu sobie rozmnożę te owce. Dobra, mamy już 3. No ale dobra, nie ma co się zatrzymywać, tylko pora zrobić kolejną rzecz. A kolejną rzeczą, którą chcę zrobić, to będzie znalezienie pierwszych diamentów. Mamy tą swoją kopalnię tutaj, także po prostu z niej skorzystam i zobaczymy, czy uda mi się jakieś diamenty znaleźć. A, no i w końcu zapomniałem postawić ten rain collector, więc po prostu postawimy go sobie tutaj na naszym balkonie i zobaczymy, czy jak będzie deszcz, to faktycznie on zacznie go zbierać. No i dobra, po prostu tutaj zacznę kopać. Słyszę cave'a. Wcześniej nie słyszałem tutaj wody. O! No właśnie. Rozejrzę się po nim, jednak wydaje mi się, że mała jest szansa na to, że będą tutaj diamenty. Co prawda, emerald jest. No dobra, to tutaj po prostu zrobię tunel i zobaczymy, może w taki sposób uda mi się znaleźć diamenty. No i ile tego gravlu tu jest? O co chodzi? O! Diamenty! Pierwsze diamenty. Znając moją klątwę, powinien to być tylko jeden diament, ale wierzę w to, że szczęście się do mnie uśmiechnie. No i pięknie! Piękny dzień dzisiaj. No, mogło być lepiej w sumie, tak se... Okej. Okay. 3 to już jest git wynik. Dobra! Mamy 39 diamentów, także możemy wychodzić. Także wykopmy się. Dobra, mamy 3,5 serca i jesteśmy... Nie mów, że jesteśmy na oceanie. Dobra, żeby rekin mnie teraz nie zaatakował. Zregeneruję życie. To jest chyba ta druga wyspa. Na niej zrobimy sobie łódkę i popłyniemy już na naszą po prostu. Dobra, mamy łódkę, także możemy płynąć do siebie. Okej, no zaczęło to iść, ale szczerze mówiąc to... Żeby ta trawa dorosła aż tam i jeszcze się rozprzestrzeniła na całe te pole, moim zdaniem to by zajęło, nie wiem, z 10-20 dni. Więc myślę, że następnego dnia po prostu przeniesiemy sobie tą farmę o właśnie tutaj. No ale dobra, póki jest jeszcze dzień, to pójdę porozkładać wszystkie rzeczy, które wykopałem do skrzynek. No i mamy dzień 59. Dobra, zbieram te płotki i przeniesiemy to. No trochę mniejsze to zrobiłem, ale w sumie nie potrzebuję większego. No i teraz musimy przenieść te owce. Swoją drogą ta mała już urosła, więc fajnie. No i mamy kolejną owcę. Swoją drogą ja tu może rozświetlę trochę, żeby przypadkiem jakieś złe moby się tu nie pojawiały. No i przy okazji już zacznę zbierać z nich wełnę. No i mamy dzień 60. W tym dniu będę chciał już zrobić całą diamentową zbroję oraz tulsy. Także w sumie od razu to zróbmy. Robimy klatę, spodnie, buty oraz hełm. Tak o wiele lepiej. Do tego zróbmy miecz, kilof oraz siekierę. A kolejną rzeczą, na którą będę chciał wykorzystać diamenty, to będzie zrobienie enchantu. Także będę musiał zejść po raz kolejny do cave'a i po prostu poszukać lawy. Dobra, tutaj stawiałem kobla, więc tu musiała być też lawa. Także wkopmy się od góry może. O, dobra. Dobra, jest jej więcej niż tylko jedno pole, więc spoko. Możemy wykopać. Uznałem, że jeszcze jednak wykopię na portal ten obsydian, także do portalu brakuje nam jeszcze jednego. Także jeszcze tutaj się przejdę po tych naszych tunelach, bo na pewno jeszcze gdzieś tutaj miałem lawę. Mamy 14 obsydianu, także możemy wracać. No i mamy dzień 61. W sumie to od razu zrobię ten stół do enchantu. No i zrobimy te 15 biblioteczek. Mam nadzieję, że te dżunglowe będą działać tak samo jak te zwykłe, bo jeżeli nie, to słabo. Teraz mam problem, bo tak szczerze nie zastanawiałem się, gdzie postawić ten enchant. Może na szybko po prostu zrobię tutaj taki pokój do enchantu. No i postawmy stół do enchantu i zobaczmy. Dokładnie, mamy enchant na 30 level. Co prawda do 30 levela trochę nam brakuje, ale w sumie skoro jest deszcz, to mogę to wykorzystać i po prostu pozabijać sobie moby. Na przykład jest tutaj zombiak. Co to jest? Siema panie ogrze. On może niszczyć bloki. O co chodzi? Obsydian z niego wypada. O, i owce nam urosły, także sobie rozmnożymy. Dosyć ciężko jest z tym levelem, nie powiem, że nie. No i dobrze, powoli zbieram tą wełnę. W sumie tak sobie myślę, że jest jeden sposób, żeby szybciej powbijać ten level. Ale żeby to zrobić, musimy wejść do netheru, także też to zrobimy teraz. Tylko pójdziemy najpierw spać, bo z tego co widzę, robi nam się noc. Co jest? Nie. A ja jeszcze nie zregenerowałem życia. Co ona tu robiła? No i mamy dzień 62. No i w sumie teraz zrobimy rzecz, którą już dawno powinienem zrobić, czyli przeniesiemy naszego szympansa. Także chodź ze mną. No i niech tutaj sobie siedzi. Ej, wypełniło się to. W sumie od razu przetestuję, czy mogę tą sakwę sobie napełnić tą wodą. Mogę, tylko bo to jest dalej pełne, no nie? A ja chciałbym to odsunąć, żeby ten szympans mi nie wyskoczył stąd. Mam nadzieję, że ta woda się nie usunie. Oczywiście, że musiała się usunąć. Super. Od razu zróbmy zapalniczkę. No i ten portal myślę, że postawimy gdzieś poza domkiem. No i mamy zrobiony portal. Także w sumie możemy go od razu odpalić. Mam tylko nadzieję, że nie zbuguje mi się świat w żaden sposób. Dobra, jesteśmy. Oj, tutaj mamy od razu lawę na start, więc dobrze, że się w niej nie pojawiłem. No jesteśmy na wersji 1.12, także to jest stary nether, dlatego ten nether rack wygląda tak obrzydliwie. No ale dobra, wyjdźmy z tego cave'a. Chociaż z tego co widzę i tak są jakieś bloki z modów tutaj. Dobra, udało mi się wyjść i właśnie żeby...
Ja może jednak się odsunę. Jednym z najlepszych sposobów na zbieranie levela jest zdecydowanie zbieranie kwarcu. I o to mi właśnie chodziło, także możemy teraz sobie pofarmić level, aż wbijemy ten 30. No i mamy 30 level, także już w zasadzie możemy wychodzić. Co to jest? Czy to mnie będzie atakować? Tak chyba będzie. To są pieski jakby. Blaze powdery wypadają z nich. No ale dobra, myślę, że możemy wychodzić z tego netheru. No i jesteśmy. A, i swoją drogą noc nam się zrobiła, więc pójdziemy spać. No i mamy dzień 63. I teraz muszę się zastanowić, jaką rzecz najbardziej chciałbym zenchantować. Miecz mamy looting 3. Looting 3 akurat jest mega fajny. Także weźmy lapis i zenchantujemy ten miecz. No i mamy miecz sharpness 3, looting 3. Także mega fajnie. Dobra, nasze owce znowu urosły, także znowu je mogę rozmnożyć. Mamy już łącznie 32 wełny, więc mega fajnie. Na dywan jeszcze trochę mi brakuje, ale póki co zrobimy sobie drugie łóżko, żeby szympans miał trochę wygodniej tutaj. No i mamy dzień 64. Jaki to jest słodziak. Pójdziemy szybko ogarnąć nowe ziemniaki. No i zetnę w końcu tą trzcinę. W sumie ogarnę, żeby ten pokój do enchantu nie wyglądał tak brzydko. Myślę, że teraz jest o wiele lepiej. Myślę, że w tym dniu wejdę do netheru pozbierać kwarc na level. No i mamy 30 level, także mogę wychodzić. Skraszowało. Proszę, żeby świat się nie zepsuł. Proszę, załaduj się. Jest! Tylko gdzie ja... Co jest? Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Szczerze mówiąc, moja pierwsza myśl była taka, że po prostu cofnęło mi rozgrywkę do momentu, jak kopałem w cave'ach, ale z tego co widzę, mamy normalnie dzień 64. Itemy też mam wszystkie te same. Dobra, musimy wyjść na górę. Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Nie mam pojęcia, ale chodźmy w stronę naszego domku. No i dobra, możemy iść spać. No i mamy dzień 65. I w sumie tak sobie myślę, że skoro już mamy aż tak dobre itemy jak ta diamentowa zbroja, to można by było w końcu się przejść na ten statek. No bo w sumie itemy mamy już naprawdę dobre. Czuję się teraz o wiele bezpieczniej z nimi. Także myślę, że dobrą opcją by było właśnie popłynięcie na ten statek i zobaczenie, co tam jest w sumie. Także wezmę sobie jedzonko. Myślę, że jesteśmy gotowi. Także robię łódkę. No i możemy pły... Zawsze zapominam o tych łódkach. No ale dobra, to mamy czwartą. Ten statek jest naprawdę mocno oddalony od nas, także chwilę na pewno będę musiał poświęcić, żeby tam dopłynąć. A zaraz po tym, jak wrócimy, od razu będę chciał zenchantować sobie jakąś część seta. Okej, widzę statek z oddali. Co jest? Tam są normalni piraci! I to ilu? W sumie jestem ciekawy, jakie obrażenia będą mi zadawać. Muszę się zastanowić też, w jaki sposób tam się dostać w ogóle. Nie, no nie gadaj, że burza. Co to ma być? Tamten pirat ma jakieś najlepsze i tam ma jakiś chyba diamentowy miecz z tego, co widzę. Czy oni mnie od razu będą chcieli atakować? Tak, niestety. Z łuku do mnie strzela, dobra. A tu jest jeszcze ten ziomek, który do nas strzelał. Dobra, oni się nawzajem biją. Także możemy to wykorzystać i wejść teraz. Dobra, wbiłem. Dobra, trzeba uważać. Nie, nie, nie. Trochę miałem lowa. Dobra, pokonałem go. No i tu jest ten główny pirat. On ma w ogóle papugę. I z zaskoczenia. Jazda. Oj. Zabiłem papugę przez przypadek. Jakaś emocjonująca walka to nie była. A ty co tu robisz? A, jeszcze noc nam się zrobiła. Zobaczmy, co tutaj jest. Jakieś pajęczyny. Jeszcze był tu pirat i jeszcze tam jest paru. Dobra, na spokojnie, trzeba to rozegrać. Okej. Pokonany. Jeszcze tu został jeden. Trochę lowa mam. Dobra, udało się ich pokonać. Przejęliśmy chyba w sumie statek. To oczywiście teraz będę sprawdzał wszystkie te skrzynki. Właśnie, ja dopiero teraz się strzaiłem, ile tu jest łóżek. No i mamy dzień 66. Ogólnie te itemy zbytnio mi się chyba nie przydadzą, ale zawsze coś. Fire charge tu są. O kurde, to rzeczywiście działa. W sumie na pamiątkę wezmę sobie ten baner. Zdałem sobie teraz sprawę, że jest jeszcze jedna bardzo cenna rzecz. Zobaczcie, ile tu jest wełny. Chodzimy tu i zbieram całą po prostu. Także teraz chwilę mi zajmie, zanim ją zbiorę. Dobra, zebrałem chyba całą wełnę. W sumie wezmę jeszcze drugi taki baner. No i w sumie wydaje mi się, że tutaj już nic... Ale się przestraszyłem! O Jezu! Oni się chyba naturalnie tu pojawiają jakoś. No i dobra, statek przejęty, także możemy wracać. Dobra, jesteśmy w domu i od razu pójdziemy spać. No i mamy dzień 67. Tak jak mówiłem wcześniej, teraz będę chciał sobie zenchantować jakąś rzecz. Dosyć mocno w sumie myślę o tym łuku, pomimo tego, że to nie jest enchant infinity, ale power 4 naprawdę jest mocnym enchantem i bardzo duże obrażenia to zadaje mobom. Nie ma co się zastanawiać, także enchantuję. No i mamy czysty łuk power 4, także myślę, że teraz już będę używał łuku zamiast bumeranga. A, no i w końcu nie wziąłem tych łóżek. No ale z drugiej strony mamy tyle wełny, że na spokojnie mogę sobie zrobić jakieś zapasowe. A teraz w końcu mogę zrobić tutaj nasz dywan. Szczerze dałbym tu inny kolor jakiś. W sumie możecie napisać w komentarzu, jaki kolor dywanu tutaj dać. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym zrobić, będzie zrobienie farmy jedzenia. No bo mamy tylko w sumie te dwie farmy, a fajnie by było tutaj w środku zrobić jakąś po prostu większą. Farma będzie w takim razie tutaj. Swoją drogą nie zauważyłem, że wypadła mi czapka pirata.
lata. Ale kozak! Ale to fajnie wygląda. Także jak będziemy budować statek, żeby wydostać się z tej wyspy, to czapka będzie idealnie pasować. Oczywiście muszę wykopać tutaj pomieszczenie, także chwilę mi to na pewno zajmie. W sumie wydaje mi się, że zbytnio ciekawe nie jest do oglądania, jak po prostu kopię teraz kobla, także może po prostu przejdziemy do momentu, jak już tą farmę zbudowałem. No i mamy dzień 70. I w sumie mogę już powiedzieć, że farma jest skończona, a prezentuje się ona w ten sposób. No jak widzicie, jeszcze trochę im brakuje nasionek, no ale ogólnie tutaj są posadzone ziemniaki, a tutaj jest posadzona pszenica. I ogólnie jak posadzę tutaj wszystkie te nasionka, to powinno być ich tutaj około 64. Także na pewno dzięki temu będziemy mieć sporo jedzenia oraz pszenicy na rozmnażanie zwierząt, co w sumie teraz zrobimy. Także mamy kolejne nowe owieczki i bardzo spoko, mimo tego, że wełny już w sumie aż tak nie potrzebuję, aczkolwiek na pewno mi się jeszcze wełna przyda w późniejszych dniach, w momencie, gdy będę robił statek i będę musiał zrobić maszt. Nie za bardzo wiem, gdzie postawić te banery z piratami. Na przykład tutaj. Teraz na pewno jest groźniej tutaj. W sumie teraz sobie przypomniałem, że z tego statku zebraliśmy przecież sporo kości, także możemy od razu powiększyć jednak tą farmę. No i powyrastajmy te ziemniaki. No i tyle już wystarczy. Właśnie, przecież ja zebrałem czarną wełnę z tego statku. W końcu mamy telewizor, no i pięknie. W sumie to jest telewizor na bezludnej wyspie, więc to by się czepiał szczegółów. No i mamy dzień 71. I w tym dniu będę chciał iść w jedno miejsce, w które chciałem od razu pójść po tym, jak je zobaczyłem. A dokładnie chodzi mi o wulkan. Jestem mega ciekawy, co się w nim znajduje, znaczy z tego co widzę lawa. Także na pewno fajnie by było tam pójść i to też zrobimy. Dobra, wziąłem łóżko, weźmiemy jeszcze bloki. No i dobra, możemy lecieć. Z tego co mi się wydaje, to właśnie jesteśmy pod wulkanem. Także teraz czeka nas trochę wspinaczki. Przetestujmy nasz łuk. Mocny ten jaguar. Dobra, ale padł na 3 hity z łuku power 4, więc naprawdę ten jaguar całkiem mocny był. Dobra, jesteśmy na górze i co to jest? No i ogólnie poza tą lawą to zbytnio nic tu nie widzę. Co się stanie, jak zaleje ten wulkan? Chyba nic się nie stanie. Oczywiście nie chcę psuć tego wulkanu, więc nie będę go zalewał tutaj wodą. Ale naprawdę ciekawe to miejsce. Swoją drogą robi nam się noc teraz. No i mamy dzień 72. Teraz czeka nas powrót do naszej bazy. Od razu w sumie zetnę sobie drewno z tych owiec. Chodziło mi oczywiście o wełnę. A ty co tu robisz? Z łukiem akurat nie masz szans. W sumie tak sobie myślę, że całkiem sporo teraz spotykam tych mobów. Więc myślę, że fajnie by było się przejść i właśnie poszukać jakichś tygrysów. Zwłaszcza, że mamy miecz z lootingiem 3. A dlaczego akurat tygrysów? No bo pomyślałem, że w sumie chciałbym mieć zaliczone to, że zrobiłem całą zbroję tygrysa, więc w sumie można by było się przejść po dżungli i poszukać tych tygrysów, zwłaszcza, że tak jak mówiłem wcześniej, całkiem sporo jest tutaj teraz mobów. Tylko w momencie, gdy mam się bić z tygrysami, to zamienię sobie jednak tą banię. Także w sumie możemy ruszać. Z tego co pamiętam, tutaj się pojawiały jakieś tygrysy wcześniej, więc może zaraz jakieś znajdziemy. No i mamy dzień 73. Dobra, jest w końcu jakiś. Co jest? Czemu mi skóra z niego nie wypada? No, a ty co tu robisz? O! I mamy drugiego od razu. Dobra, to tego może trafimy teraz z łuku. No też zero skóry, no co to ma być? Dobra, mamy kolejnego. Daj mi skórę. Nie, no to jest żart. Dobra, jeżeli on mi teraz nie da skóry, to rezygnuję z tego challenge'u. Dobra, muszę z tego zrezygnować, bo za dużo czasu mi to po prostu zabierze. Swoją drogą pozabijam sobie kraby. A teraz też mamy looting 3, więc naprawdę sporo tych nóg wypada. Mamy dzień 74, także misja ze zrobieniem zbroi z tygrysa niestety jest nieudana. Także teraz już w sumie mogę wracać do domu. No nie wiem, no i teraz będą mnie prześladować, jak ja już ich nie chcę nawet. I to jeszcze, one są jakieś mniejsze chyba. No ile was tu jest? Dobra, ostatnia próba. Nie! Dobra, jem te złote jabłko. Nie no, jak ja bym zginął w taki sposób, o, to by było straszne. Teraz sobie przepalę te nogi kraba. Mamy dzień 75 i w tym dniu będę chciał zacząć kolejną budowlę, a dokładnie chodzi mi o to, żeby zrobić punkt widokowy. No i myślałem właśnie o którejś z tych gór, także będę musiał sobie teraz wybrać, która góra będzie najlepsza pod to. Tutaj mamy dżunglę, więc w sumie bez sensu by było robić widok na dżunglę. W sumie jest trochę ciężko z tym. Ewentualnie tutaj by było spoko, bo stąd też przy okazji mamy widok na drugą wyspę, więc to jest mega fajne w sumie, więc musiałoby to być gdzieś tutaj i do tego myślę, że użyję tego drewna dżunglowego, ponieważ po prostu najwięcej go jest na mapie. Także w sumie sobie zaznaczę, żebym wiedział, gdzie to ma być. Myślę, że takie coś wystarczy. Przede mną teraz powrót do domku, ponieważ muszę wziąć jak największą ilość drewna. No i mamy dzień 76. No i teraz przede mną w sumie tylko stawianie tych półbloków.
No i mamy dzień 79. No i w sumie mogę powiedzieć, że nasz punkt widokowy jest skończony. Tak się on prezentuje z dołu. Swoją drogą będę musiał tutaj trochę oświetlić, bo strasznie ciemno jest tu i przez to moby się mogą pojawiać. Także porozstawiam sobie te pochodnie tu. No i dobra, pora, żebym wam pokazał, jak to się prezentuje. Także bez przedłużania, zobaczcie. Tak wygląda nasz punkt widokowy. Ogólnie najwięcej czasu spędziłem przy tym, że nie do końca wiedziałem w sumie, co tu postawić. No ale padło na to, że postawiłem właśnie lampy, które są tutaj oraz tutaj. No i zobaczyłem, że można zbudować takie stawy dla ptaków, które się kraftuje w taki sposób, więc mega prosto. Nawet trochę za dużo ich skraftowałem, no ale trudno. Ogólnie muszę powiedzieć, że całkiem mi się tutaj podoba. Można sobie usiąść na ławce i podziwiać widoki. Trochę dni mi to zajęło, natomiast myślę, że było warto, bo nie wygląda to wcale jakoś źle. No ale teraz już możemy wracać do domku. A, no i zapomniałem powiedzieć w sumie o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że w którymś momencie musiałem wyrzucić mój kill-off, no bo niestety nigdzie go nie mogę znaleźć. No w ekwipunku go nie mam, więc nie mam pojęcia, co się z nim stało. No ale być może po prostu przez przypadek go wyrzuciłem i tego nie zauważyłem. Także po prostu będę musiał zrobić nowy kill-off, także od razu go sobie zrobimy. I myślę, że fajnie by było go w końcu zenchantować. Wiadomo, że może się trafić jakiś słaby enchant czy coś, ale i tak myślę, że warto spróbować. Zwłaszcza, że brakuje nam pół levela do 30, także szybko wejdziemy do netheru i pokopię po prostu kwarc. Dobra, mamy kwarc. No i 30 level też już mamy, także możemy wychodzić. No ale dobra, pójdźmy spać. No i mamy dzień 80. A w tym dniu kolejną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to będzie po raz kolejny pójście do cave'a, ponieważ po prostu zaczynają nam się kończyć itemy. Dlatego chciałbym pójść poszukać jakiegoś żelaza oraz diamentów. Ale w sumie zanim pójdziemy, to myślę, że dobrą opcją będzie zenchantowanie naszego kill-offa. Pokazuje nam Unbreaking 3, więc jestem mega ciekawy, jaki enchant uda się wylosować. Mam nadzieję, że jak najlepszy. 3, 2, 1... Mogło być lepiej, szczerze mówiąc, ale przynajmniej mamy Unbreaking 3, więc ten kill-off nam tak szybko nie padnie. Co tu robi piec? Także zejdźmy w dół i po raz kolejny zacznę kopać tunele. W sumie mamy tutaj węgiel, więc węgiel też od razu wykopię. Dobra, poprzednim razem kopałem w tą stronę, to tym razem może pójdziemy bardziej w tą. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć tutaj coś fajnego. O! Mamy cave'a, spoko, podoba mi się to. Dobra, z tego co widzę, z nadrobieniem żelaza nie będzie aż takiego problemu, bo jest tutaj go całkiem sporo. No i udało się znaleźć diamenty. No i dobra, udało mi się zebrać całkiem sporo itemów. A dokładnie zebrałem 22 diamenty i ponad 1,5 staka żelaza. Więc szczerze, bardzo fajny wynik. Myślę, że tyle itemów już nam starczy aż do dnia setnego na pewno. Oprócz tego udało mi się dobić 30 level, także na pewno chciałbym coś teraz zenchantować. W sumie tak sobie myślę, że nawet moglibyśmy się zająć już całkowicie zenchantowaniem naszej zbroi, żeby być cali enchantowani. Więc może zacznijmy od spodni na Protection 3. No i teraz niestety z tego co widzę, na całej zbroi pokazuje mi się enchant Unbreaking, więc trochę ryzykowne jest enchantowanie zbroi. A co jakby zenchantować nowy kill-off? Efficiency 4 teraz pokazuje, tutaj mam Efficiency 3. No ale oczywiście, żeby cokolwiek zenchantować, muszę iść do netheru, pokopać kwarc. I myślę, że po prostu w taki sposób zenchantujemy sobie wszystkie te nasze itemy. Myślę, że chwilę mi to zajmie, natomiast serio chciałbym zenchantować te itemki, żeby mieć już to z głowy. No i mamy 30 level. Teraz w taki sposób będę musiał w sumie zrobić minimum 5 razy. No i mamy dzień 84. Swoją drogą napełnił nam się Rain Collector, także weźmy sobie wodę. Spróbujmy po raz kolejny zenchantować kill-off. No jest delikatnie lepszy od tego, który mieliśmy. No i mamy dzień 88. I ogólnie udało mi się zenchantować wszystkie itemy, które chciałem. Co prawda zajęło mi to całkiem sporo dni i tego mi akurat trochę szkoda. No ale przynajmniej mam to już z głowy. A więc ogólnie mamy całą zbroję Protection 3, w tym klata z tonusami. Mamy miecz Sharpness 3, Looting 3. Mamy kill-off w Efficiency 4, Unbreaking 3. No i mamy nasz łuk Power 4. No i właśnie, mamy ten dzień 88. No i powoli zbliżamy się do końca. Więc na pewno za jakieś parę dni będę chciał w końcu zacząć budowę statku. Jednak wydaje mi się, że w 12 dni jeszcze uda mi się zrobić coś więcej niż sama budowa statku. I nawet wam powiem, że mam już jeden pomysł. Niestety dzień już nam się kończy, ale jeszcze wam zdążę powiedzieć, co mam zamiar zrobić. A dokładnie chciałbym zrobić most na tą drugą wyspę. Na pewno będę potrzebował do tego sporo drewna, ale w sumie zbytnio się o to nie obawiam, ponieważ drewna dżunglowego mam naprawdę dużo. No i też dużo jest go po prostu na mapie. No i mamy dzień 89. Dobra, wziąłem całe drewno, jakie mamy. I szczerze nie mam pojęcia, czy to starczy, ale jeżeli nie starczy, to po prostu nazbieram jeszcze kolejne. Zróbmy dużo półpłytek. No i w zasadzie mogę zacząć budowę.
No i mamy dzień 91. Oczywiście most udało mi się skończyć, co wam teraz pokażę. Jest on dokładnie tutaj. Oczywiście wiem o tym, że nie jest on jakiś niesamowity czy coś, ale mimo wszystko podoba mi się. No i co najważniejsze, spełnia swoją funkcję, czyli oczywiście to, że możemy dostać się z jednej wyspy na drugą. Ogólnie zostało nam 9 dni do końca, także w zasadzie powinienem już się zabrać za budowę statku. Statek myślałem, żeby zrobić ze zwykłego drewna, no bo w sumie i tak mamy tutaj zasadzonych sporo tych drzewek, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. A po prostu chciałbym, żeby się trochę wyróżniał wśród dżunglowych drzew. Dobra, mamy zupełnie nową siekierę. W skrzynce mieliśmy jeszcze 25 bloków tego drewna, więc fajnie. No i dobra, przede mną teraz całkiem sporo zbierania. No i dobra, po jednym ścięciu tych drzew mamy ponad 2 staki, więc to jest naprawdę dobry wynik. No i myślę, że jeszcze raz tak sobie zetnę te wszystkie drzewa i tyle drewna nam na spokojnie wystarczy. No i mamy dzień 93. No i myślę, że z taką ilością drewna już na spokojnie możemy zacząć budowę statku. Mam nadzieję, że w 7 dni mi się uda go zbudować. Po raz kolejny zrobię dużo półpłytek. No i w zasadzie mogę zacząć budowę, a zaczniemy ją sobie w tym miejscu. No i mamy dzień 96 i ogólnie mogę wam już powiedzieć, że statek jest skończony. Także tak wygląda statek, którym zamierzam uciec z wyspy. Mam wrażenie, że wyszedł jakiś on taki mały, w sensie, że to w zasadzie jest taka prawie tratwa, ale dalej statek. Także no nic z tym już nie zrobię. Wcale na maszcie się nie pali pochodnia. Po prostu macie zwidy, okej? Okay? I ja też zresztą. No i w zasadzie w tym statku zostało mi tylko zrobić jeszcze jedną rzecz, którą zajmę się teraz. A będzie to dokładnie ster do statku. Robi się go dosyć prosto, ponieważ w taki sposób prawie. A, na odwrót. No i jest zrobiony. Także teraz będzie w sumie największy test, który będzie polegał na tym, czy ten statek w ogóle będzie pływał. Mam nadzieję, że tak, bo jeżeli nie, to będę musiał go całego przebudowywać. Postawmy to tutaj. No i teraz największy test, czy ten statek będzie pływał. Mogę w ogóle nazwać ten statek, więc nazwijmy go... To będzie bardzo oryginalna nazwa. No i teraz muszę kliknąć tutaj i w momencie, gdy to kliknę, to okaże się, czy ten statek rzeczywiście będzie pływał. Ten statek w ogóle się obrócił, ale dobra. Zobaczmy, czy to będzie działać. Dobra, możemy płynąć rzeczywiście. O kurde, i to działa! No to oficjalnie mogę powiedzieć, że jeżeli nic nam nie zniszczy tego statku, to uda nam się uciec z tej wyspy. Co? O, dobra, dobra, dobra. I teraz z powrotem wszystkie bloki normalnie działają. Tak jest, dobra. Z tego co widzę, dzień nam się powoli będzie kończył. Także myślę, że pójdę spać i przez następne 3 dni chciałbym jak najwięcej itemów tutaj zabrać. No i dobra, wydaje mi się, że wszystkie itemy są przeniesione. No i swoją drogą mamy dzień 99. Czyli jak pójdę spać, rozpocznie nam się dzień 100. I ogólnie już teraz mógłbym iść spać, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Z jednego ważnego powodu, o którym muszę wam powiedzieć. Ogólnie niestety okazało się, że naszym statkiem nie da się zabierać zwierząt. Specjalnie sprawdziłem na innym świecie, w jaki sposób działa ten mod na pływanie statkiem. Zbudowałem sobie jakąś tratwę, dałem tam losowe zwierzątko i niestety te zwierzątko w momencie, kiedy włączyłem płynięcie statkiem, to po prostu od razu jakby zginęło. No i oczywiście nie chcę dopuścić do tej sytuacji z naszym szympansem, dlatego niestety będziemy musieli się z nim w dniu 100 pożegnać. Nie ma co przedłużać, także pójdźmy spać i zacznijmy dzień 100. No i mamy dzień 100. Weźmiemy sobie pizzę w ręce, dokładnie. I po prostu puścimy wolno tego szympansa. Myślę, że pizza poradzi sobie tutaj na luzie. I jestem przekonany, że ten szympans przejmie tą wyspę dokładnie tak, jak my to zrobiliśmy. Wezmę jeszcze łóżka, no i możemy iść do naszego statku. Także co mam powiedzieć? Żegnaj, bezludna wyspo. No i możemy płynąć. Co jest? Żeby tutaj zaraz ten statek mi się w jakiś sposób nie rozwalił, bo zbytnio nie mam czasu, żeby go naprawiać. Dobra, udało się. Płyniemy i opuszczamy bezludną wyspę. To jest inny statek niż ten, co byliśmy na nim. Co jest grane? O kurde, to są spawnery. Niszczę to wszystko. Tego się nie spodziewałem na sam koniec. Dobra, chyba nic więcej tu nie ma. Nie spodziewałem się czegoś takiego na sam koniec. To ten statek jest trochę lepszy od naszego. Delikatnie. Także w taki sposób wyglądało 100 dni na bezludnej wyspie w Minecraft Hardcore. Jeśli ten film ci się spodobał, oczywiście zachęcam do zostawienia suba oraz łapki w górę. Ja wam dziękuję już za oglądanie i do następnego. Siema!